Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w miejscowości Jelsa. Przypłynęliśmy tu Bibą, ale to nie jest ważne, bo Barbara ma tutaj ważny komunikat dla wszystkich pań, które zwracają uwagę na jej włosy. Oświadczam panią. Panią? Oficjalnie. Panią, no. I niech to będzie sprawa rozwiązana raz na zawsze. Ale to no, przecież nie słychać. To są moje naturalne włosy. Są kręcone, a nie nieuczesane. To, że sobie wyprostowałam grzywkę, to naprawdę nie świadczy o tym, że jestem rozczuchrana, mając po prostu resztę włosów pokręconych. Serio, mam dosyć czytania o tym, że jestem rozczuchrana i nieuczesana. Czy uczesana to może być tylko ulizana, po prostu wyprostowana, wymodelowana? Puknijcie wy się wszystkie w łeb. Po prostu chcę powiedzieć, że to jest mój naturalny look. Tak wyglądam naturalnie, takie mam włosy. I nie bardzo wiem, o co wam chodzi. Ale puknijcie się w łeb, to może tak zbyt dosadnie tutaj to puknijcie się w łeb, bo to w kółko jedna osoba pisze. A, o tej osobie już. To tak, to tutaj tak. A tak już poza wszystkim, niech się każda zajmie swoją fryzurą i swoimi włosami. Jakby wszystkie chodziły tak uczesane, jak ja, co najmniej, i tyle uwagi przykładały do tego, jak wyglądają, to naprawdę mężczyźni mieliby tylko na co patrzeć. A mam wrażenie, jak się rozglądam na ulicach, że no, chyba nie zawsze tak jest. Więc skupcie się łaskawie na sobie po prostu i na tym, ile czasu poświęcacie na swój wygląd i na to, w jakim stanie wychodzicie z domu. I przestańcie tak bardzo się koncentrować na tym, czy ja mam włosy takie czy inne. A jeszcze w ogóle ciekawy komentarz był taki, jak takie właśnie miałam włosy nieuczesane, no. Że jak to było? Jak wracaliśmy chyba, czekaj, skąd to było? Ja to nie wiem. Sycylii. No. Że mi świeże włosy. A, tak. O Boże, tak. Pamiętam to. Pamiętam. Moje włosy naturalne. One są w tej chwili nieuczesane, w sensie niewymodelowane, niewyprostowane. Mało tego, nie są też wymodelowane, w sensie ten skręt też nie jest wydobyty, ale tak wyglądają naturalnie. I w dobie tego, że tak się stawia wszędzie naturalność, tak się to chwali, tak się tego poszukuje, no to właśnie tutaj odnośnik do mojej tak, naturalności. Ale jeszcze dzisiaj musisz... jestem, mało tego, że jestem naturalnie uczesana, to jestem jeszcze naturalnie nieumalowana. I co? I co w związku z tym? Też ma ktoś jakiś powód do zarzutu? Jeszcze musisz o jednej rzeczy powiedzieć. Wiesz o jakiej? Zastanówcie, co piszecie i komu i po co w ogóle. Czy ja mogę dojść do słowa na tym filmie? Musisz jeszcze odnieść się do jednej uwagi, która się powtarza ciągle. Że non stop poprawiasz włosy, czy tam kołtunisz je, czy nie wiem jak to tam się nazywa. Że ciągle je, że coś z nimi ciągle Czochram. Robisz. Tak, czochrasz, nie wiem. Rozczuchruję. No i co ty na to? Ja lubię sobie tak macać te włosy. No ale lubię, no czy to nie jest właśnie przez to, że... No, jesteś taka trochę wstydliwa, boisz się kamery, no, masz jakiś taki tik nerwowy. Tak, właśnie, co? Właśnie dlatego. Ale mnie tak. Widać w twoich okularach. To jest właśnie dlatego. A to, że ja się bawię włosami, zawsze się bawiłam. Lubię to po prostu. To jest nawet, robię to... Czyli to nie jest tak, że się wstydzisz, nie jest taki tik nerwowy. Przecież jak ja z tobą rozmawiam poza kamerą, robię to samo, prawda? A muszę się przejrzeć właśnie, czy przy mnie też się tak nerwujesz. Mam nadzieję, że tak. Nie, idziemy stąd już. Więc to jest kwestia moich włosów raz na zawsze, mam nadzieję, wyjaśniona i po prostu już nie chcę więcej czytać komentarzy, mi się uczesała, bo mnie to wkurza, to teraz dopiero zaczniesz czytać. Ja dopiero już jestem pewien, że pod tym filmem będzie połowa komentarzy, to będą na temat tego, że masz poprawić włosy, że wreszcie się uczesać, może je umyć. A, kiedyś była taka, co... No to właśnie tak. No tak, to że to nie sama. Świeże, że nie umyte. Tak, tak. To ta z Sycylii jak tam. Basia nie, ciągle ma ogóle... tłuste włosy. To podpowiem wam, nie, ciągle ma umyte. Nawet czasami tak. Ja jej zwracam uwagę, że przegina. Po prostu radzę, zalecam, sugeruję używanie rozumu po prostu tego, zanim się coś napisze. A ty tak wszystkim potrafisz, naprawdę, Barbara. No, żadnej dyplomacji w tych twoich wypowiedziach nie ma. Nie potrzebuję być dyplomatyczna. Jeżeli ktoś jest dla mnie niegrzeczny i jest w ogóle... To jest chamskie w ogóle pisać coś takiego. Już pomijam kwestię tego, czy jestem uczesana, czy nie. Tak mi się podoba. Tak wyglądam, bo tak mi się podoba. I tyle. I co do komu tego? Po co to w ogóle komentować? Jestem po prostu zirytowana, naprawdę. Bo jeszcze szczególnie w kontekście tego, ile to się mówi w ogóle teraz, jaka to jest moda na to, żebyśmy były naturalne, żebyśmy się nie przejmowały, nie robiły sobie żadnych ograniczeń i tak dalej. To jest takie puste gadanie, a wszystkie te puste niezadbane kobiety później piszą mi takie rzeczy, bo to przeważnie tak to jest, no tak sobie to wyobrażam.
Bo ktoś, kto jest zadowolony z tego, jak sam wygląda, to nie wytyka komuś. To nie chce mu się pisać komentarzy takich. Tyle, dziękuję bardzo. Kończymy ten film, tutaj kończymy. Na spacer. Uszanowanie. Nara, ciao, nara. Hej, pa, cześć. Oczywiście. Pewnie, ty też masz ładne włosy. W ogóle wszyscy jesteśmy ładni. Dobra, chodźcie, podnudzimy. I w ogóle świat jest piękny. Podoba.